ten się wyrywa. Ten rwie do przodu, a nie chcę go tutaj na razie nadwyrężać, ponieważ to jest ten zbiorniczek jeszcze następny, raczej tak spokojnie nim przejeżdżę. Ładnie skręca, ładnie idzie, naprawdę ja tutaj w tej chwili czuję, jak on pod każdym dotknięciem gazu wyrywa i chce iść do przodu. Przy czym ładnie trzyma temperaturę, bo te pomiary, które robiłem, to tutaj on około tam 120-125 stopni miał. Przy czym ta dwójka no, skacze nawet tak do 160. Gabaryty toru, bo też jakby te testy, które dzisiaj chcę zrobić, to dotyczą też samej przestrzeni, no są optymalne. Tutaj mamy jakieś tam 70-80 metrów, może nawet ciutkę w plusie, na szerokości od pewnie 25-30 metrów, też do końca nie wiem. Nie mamy jeszcze podestu, ale to wszystko, żaden problem. Natomiast chodzi o to, żeby ustawić to w rozsądnym miejscu, także polatamy, pojeździmy, zobaczycie w którym miejscu i się to ogarnie. Spoko. Przy czym nie ma problemu z mocą, także naprawdę bardzo fajnie. W większości udało się pozbyć tej darni, została ona w większości zerwana, usunięta, a tam gdzie zostało, to jest raczej ten problem, ona raz, dwa, o ile będzie jeżdżone, to ona tutaj po prostu nie będzie stanowiła żadnego problemu. Pod piątki naprawdę fajna nawierzchnia, również spokojnie pod ósemki, tragusy na pewno, monstery na pewno. Ósemki, myślę, bagusy też sobie spokojnie dadzą tutaj radę. Zresztą starczy mi czasu, to nawet chwilę może to przetestuję jeszcze dzisiaj. Siemanko pany, jestem na King Size, który niedawno, że tak powiem, odświeżyłem z pomocą Dawida. Dawidzie, dzięki za pomoc. Kochani, przygotowana jest miejscóweczka Poznań, ulica Jaśkowiaka,
King Size RC. Kiedyś tutaj z chłopakami ruszaliśmy, wtedy na początku też brałem w tym udział. Potem miałem pauzę. Natomiast no teraz przyszło mi odrobić, że tak powiem, robotę i stwierdziłem, że zakasam rękawy i to uczynię. Także nie wiadomo na jak długo, to jest taki minus, ale generalnie jest ten kawałeczek tutaj tego, co widzicie. Także bardzo fajna opcja, no i robię, jak tylko mam jakąś tam dosłownie chwilkę, to robię pierwsze testy. No i wczoraj tutaj byłem na 5 minut, padało, nie dało się tutaj prawie że chodzić, bo było, no ta ziemia tutaj jest akurat fajna, bo to jest taki miks gliny i ziemi, czyli generalnie to o co nam chodzi. Akurat tak fajnie się trafiło, że z jednej strony jest to dosyć twarde, ubite, a z drugiej strony nie jest na tyle gliniaste, żeby tutaj jakby stała woda. Bardzo fajnie tutaj ta woda wsiąka. Dzisiaj tutaj można normalnie sobie jeździć, no nie ma wiadomo takiej, nie ma takiej kurzawy. A też się to wszystko aż tak nie lepi do modeli. No i co, dzisiaj testuję dwa sprzęciki. Są to dwa losiaki. Dwa losiaki 5 Petrole. No i co, powiem wam dwa słowa o tym, potem pokażę jak one jeżdżą. A niebawem będę was zapraszał na to, żeby po prostu sobie tutaj wspólnie polatać, pobaszować, pościgać się, żeby było fajnie. Dwa losiaki 5T, dwa Petrole. To jest jedynka, to jest 2.0. To jest 2.0, prawie że oryginał, poza silnikiem, to jest 32 cm. No nie jest taki losiakowy, tylko nieco inny i z nim na razie jeszcze mam trochę tutaj, że tak powiem, jeszcze się nie do końca lubimy. Mam nadzieję, że kwestia podregulowania, trochę temperatury skaczą, trochę on nie idzie tak jak powinien iść, zobaczycie to na materiale, bo krótko tutaj polatałem jednym i drugim sprzętem, zaraz wam to pokażę. Natomiast one też oba nie mają przelatane jakoś dużo, jeszcze są na takim tak naprawdę jeszcze do tarciu. Także mam nadzieję, że ten się rozjeździ. Tutaj mam losiaka, który był w pełnym oryginale, ale niestety no zdarzyło mi się, zatarłem silnik jeden, temperatura skoczyła, nawchodziło trawy, skoszona, niezebrana, nawchodziło tyle trawy, zrobiła się otulina wokół cylindra i temperatura momentalnie skoczyła po kilku kółkach i, no i po prostu kaput. Także motor, no może jeszcze ożyje, zobaczymy. W tej chwili to jest, tu jest 32 cm, tu jest 30,5. W tej chwili wsadzony inny silnik. No powiem tak, że ten chodzi jak pszczółka. On dopiero docierany, ale tylko muskanie same cyngla, no to sprawia, że on naprawdę idzie i ten jest żwawy. Jakby tu jest to, o co chodzi, tu jest fajnie. Tutaj jeszcze fajnie nie jest. Może to kwestia wydechu. Tu jest dodatkowo akcesoryjny wydech. Tutaj jest, zobaczcie, standardowy. Nie wiem, czy wiecie, dla mnie to było zaskoczeniem. To ta puszeczka śmiszna, to jest standardowy wydech. Może on go tak trochę dusi, może potrzebuje, kurczę, dostać trochę więcej poweru. Jakiś akcesoryjny tłumik, mam nadzieję, tutaj wsadzić i też zobaczymy. No co, odpolimy i pokażę wam jak to chodzi. I co? Trzeba latać, no nie?